Cześć, dajcie w pierwszym odcinku z serii WWE 2K24 My Rise. Pora na pierwszy odcinek. Będę tutaj zaczynał w tej serii My Rise. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. Tak, w sumie w poprzednich latach zbytnio nie szukałem niczego, jak to jakby będzie wyglądało, bo nie chcę w miarę sobie przedwcześnie jakby wiedzieć nawet o czym jakby będzie ta historia. Po prostu chcę mieć wszystko, można powiedzieć, po części jako niespodzianka. Rok temu było spoko, My Rise bym powiedział, ale nie było to jedno z moich ulubionych. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała historia, o czym będzie historia. No jestem bardzo ciekawy, nie ma co tutaj dłużej przedłużać, możemy klikać My Rise. W tym momencie pewnie już na kanale był już pierwszy odcinek Showcase'a, MyGM'a, teraz jest My Rise i jeszcze też będzie Universe Mode 4 serie, które będą na tym kanale. Dobra, My Rise, przechodzimy tutaj. Ciekawe, czy będę musiał od nowa, mam stworzoną swoją postać. Tutaj oczywiście nie ma głosu, bo no jeśli będę miał głos, to potem jak będą wejścia zawodników, to będą copyrighty, będą prawa autorskie. WWE może zablokować te filmy i mogę ich nie wrzucać, więc wolę mieć, może powiedzieć, wolę mieć bez głosu tutaj te scenki i wejścia, oczywiście wiadome, też jak zawodnicy wchodzą, niż właśnie no, mieć to, ale po prostu nie móc tego nawet wrzucić, bo będę zablokowany, więc za to właśnie jest właśnie wyciszone. Jestem bardzo ciekawy właśnie, co tutaj będzie, o czym to będzie tutaj ogólnie. Myślę, że jakby wysoka poprzeczka nie jest, jeśli chodzi o to, co rok temu było, więc zobaczymy, jestem bardzo ciekawy. Ogólnie zaczynanie na przykład na scenie niezależnej byłoby spoko. To byłoby na pewno coś takiego ciekawego i potem przejście. Mi się podobała mega historia tam, gdzie było ECW, bo tak się tam zaczynało, taka jakby, można powiedzieć, federacja. Czy czasem to nie będzie właśnie może kariera, gdzie będzie się dwie osoby na raz prowadziło? Tak też chyba było raz, mam wrażenie. Też tak chyba było, jeśli dobrze pamiętam. No jestem ciekawy właśnie, jak to wszystko będzie wyglądało. Welcome to My Rise. Between these years, two unique My Rise stories, czyli mamy Undisputed and Unleashed. There are 10 safe slots available. Both Undisputed and Unleashed have pivotal choices that can send you down distinct pathways with their own characters, arenas and clothing parts to unlock. Try playing each story multiple times to experience different outcomes. Dobra, czyli jakby mamy tutaj, można powiedzieć, po pierwsze dwie historie jakby i w każdej z tej historii są różne, jakby można powiedzieć, różne, można powiedzieć, scenariusze, dlatego warto czasami zagrać. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy będę prowadził jedno My Career, My Rise, czy potem może ponownie, nie wiem, zobaczymy. Don't forget you can import characters. To dobrze, oczywiście, bo mam właśnie swoją postać stworzoną i można powiedzieć, importuję tą postać. Stworzyłem sobie właśnie poza tym filmem. Zrobiłem zawodnika swojego, którego praktycznie zawsze robiłem. Może powiedzieć, nazwa nie jest jakaś oryginalna, jest to po prostu moje imię, ale tak ja zawsze tworzyłem, jakoś nie próbowałem wymyślać swojemu zawodnikowi nigdy jakiegoś imienia. Troszkę zmieniłem, bo rok temu, kto pamięta, nie miałem tych tatuaży, pomyślałem sobie, że rękawy mogę zrobić. Ta fryzura też nie było jej rok temu, więc też jej nie miałem, ale mi się spodobała, więc pomyślałem sobie, że możemy tą fryzurę zgarnąć. Czyli widzę, że overall jest 75, mamy swojego zawodnika utworzonego i to jest Undisputed, czy właśnie jakby mam wybór, czy nie mam wyboru, jestem ciekawy. Nie wiem, czy mam wybór, czy nie mam, żeby właśnie Unleashed czy Undisputed. Mnie to nie, szczerze nie obchodzi, bo nie wiem, jaka jest różnica na razie, ale po prostu jestem ciekawy. No dobra, więc jesteśmy gotowi i możemy przechodzić do tego. Undisputed to jest, dobra. Ciekawe, czy właśnie, czy aby co to będzie za różnica. Mam tutaj Bump, The Bump to jest takie show WWE, które mają na YouTubie, to są często te filmy. Welcome to The Bump and what is shaping up to be the most chaotic SummerSlam week in WWE history. I'm Byron Saxton. And I'm Kayla Braxton. Less than a week before defending the undisputed WWE Universal Championship against Cody Rhodes in a brand versus brand main event at SummerSlam, Roman Reigns shocked the world and surrendered his title. The head of the table said that he's been beating up Cody for years now and he has nothing more to prove. Now he's taking a sabbatical in Hollywood to show his cousin, The Rock, that he will be a bigger superstar there too. With SummerSlam in disarray and the draft set to begin the night after, Triple H called for a one-night WWE Universal title tournament with selections from the GMs of both Raw and SmackDown. Raw GM William Regal named Cody as Raw's first entrant and said he was confident the title would be coming to Raw. But SmackDown's brand new general manager, The Miz, didn't find this awesome. He called the attempt to take his WWE Universal Championship to Raw nothing short of theft. And The Miz is in it to win it for his brand. He's sending a team of killers to bring that title home. Let's take a look. Kayla, we know what Braun Strowman brings to a fight. AJ Styles is always a threat.
If you ask me, though, KO is the man to beat in this whole tournament. He's been hungry for the opportunity Reigns has left him here. That sounds like he was waiting for crumbs from Roman's table, Byron. William Regal's entries are no slouches. Finn Balor was the first Universal Champion. Much of the WWE Universe believes this is Gunther's time, and Cody Rhodes has been looking to finish the story for a while now. That last slot, though, Kayla, what is Regal's strategy there? William Regal still has one foot in developing young superstars. Raw's GM is going to make a match on the SummerSlam kickoff show for that last slot in the tournament. Your guy, Kevin Owens... I mean, I wouldn't call him my guy. Your guy is not going to know his opponent until the winner of that match, and neither will we. Dobra, to jest dość ciekawe. Wydaje mi się, że oczywiście no, to miejsce pewnie jest nasze, jakby to jedno miejsce, które tam jest zarezerwowane. Undisputed WWE Universal Championship, czyli pewnie po to, jakby to się nazywa Undisputed, zakładam. Don't blow yourself up, young man. You're apt to have a long night. Mr. Regal. Coming in early to help the ring crew. Running the ropes while everyone else is still at the hotel, it makes an impression. Thanks. I do my best. Do you? What do you mean? Do you do your best? Apply yourself. You sound like my old math teacher. Well, you came to Raw more than a year ago now, and you've yet to make much of an impression. No titles, no great rivalries. A win-loss record with just enough victories to fly under the radar. Great pep talk? Let me finish. I see your potential. The question is, if you're ready to fulfill it. I'm ready. Good. Because as you know, there's a tournament for the WWE Universal Championship tonight. The final slot for Raw will be decided in a match on the kickoff show. One of the combatants will be Dominic Mysterio. That young man has a future, a legacy, a name. The other competitor is you. Thank you, sir. So much. I'll bring my best. Good man. See you do. You're the long shot of this whole night, my boy. You're the dark horse. Beat the odds. Czyli najpierw będziemy musieli pobić tutaj Dominika Mysterio i potem dopiero ewentualnie walka o pas. Na kick-off najpierw musimy właśnie pokonać Mysterio, a potem dopiero mamy miejsce. No dobra, czyli tak wygląda nasza historia. Czyli właśnie to jest na pewno bardzo też ciekawa historia, jakby że, że Roman Reigns właśnie jakby może powiedzieć, no troszkę jak The Rock, tylko że on miał pas i nagle zostawia pas i idzie Hollywood. Dość dziwnie, ale... Tak to wygląda. No, jesteśmy oczywiście czarnym koniem tego turnieju, bo tak jak właśnie mój Regal tutaj powiedział, rok byliśmy już tutaj na Raw, czyli właśnie to nie jest tak, że to jest nasz debiut czy coś takiego. Jesteśmy już na rok na Raw i tak naprawdę no, nie mieliśmy żadnych dobrych pojedynków, rywalizacji, tak naprawdę nasze zwycięstwa i porażki, ten rekord zwycięstw i porażek nie jest jakiś niesamowity, więc ja jestem po prostu takim, no dosłownie midcardowym zawodnikiem, może nawet no maksymalnie midcardowym zawodnikiem, więc to jest na pewno ciekawe. Wiem w miarę jak to w social media działają. The Miz jest też GM-em, to jest na pewno ciekawe, GM-em SmackDown. Cody tutaj oczywiście pisze o Romanie, SummerSlam, Ludwig Kaiser oczywiście o Gunterze, że też wygra tutaj, no jestem może ciekawy. DM tutaj mamy od Regala. No zobaczymy, na pewno damy z siebie wszystko, to na pewno. Myra's Hub Menu, no to wiem jak to wygląda. Story Progress, na razie nie mam. Attribute Upgrades, na razie nie mamy pewnie tutaj. Czy mamy coś do zupgrade'owania? Mamy Available Points, dobra, czyli możemy coś zupgrade'ować. Ale tak może powolutku. Powolutku jak wszystko właśnie sobie. Mam dość dużo tych punktów. Przez to, że... Kupiłem właśnie to 40 Years of WrestleMania, jakieś tam boostery były, to może przez to. Nie wiem, jakby z jednej strony nie chcę zrobić się za mocnego na sam początek, ale z drugiej strony, jakby jak mam opcję, i tak nie mogę wykorzystać wszystkiego, ale...
No ale i tak możemy zrobić coś takiego na przykład. Dobra, możemy. Czemu nie? Ale w sumie może nie, to jest za dużo. Myślę, że z jednej strony nie chcę być słaby, jak można powiedzieć. Dlatego może na razie chcę mieć 80 overall, myślę, tak? 80, myślę, że 80 overall byłoby spoko. Myślę, że byłoby to w miarę sprawiedliwie. No coś takiego, że po 3 poziomy na wszystkim, żebym znowu nie za szybko poszedł naprzód. Coś takiego na przykład. I będziemy mieli 80 właśnie tutaj overall. Myślę, że to jest spoko. Options, difficulty, mam hard, więc mam nadzieję, że... No, z tego co widziałem w miarę w 40 Reverse Smash Showcase, który pierwszy odcinek już jest na kanale, właśnie tak już mówiłem przedtem, tam miałem walkę Macho Man Randy Savage kontra Ricky Steamboat. Naprawdę ciężko się walczyło, nie ukrywam, ciężko się to walczyło. Appearance, entrance, to wszystko sobie ustawiłem swojemu zawodnikowi. Moveset nie ukrywam, że niezbyt ustawiałem. Jeden co ustawiłem, bo jednak będę miał więcej czasu po tym pierwszym odcinku. Przed tym pierwszym odcinkiem po prostu nie miałem za dużo czasu, chciałem tylko stworzyć zawodnika. Moveset no, zrobiłem, nie ukrywam, że finishera i submission, po prostu finishery i submissiony. Więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jestem też ciekawy, jak ten odcinek długo potrwa, tak naprawdę. Mam tutaj jakiegoś Troja. Co za gość jest? Troy Simpkin. I jest też The Miz. Najpierw Troy Simpkin, pogadajmy z nim. Oh, good. There you are. I'm Troy Simpkin, producer. Aha, dobra. Troy, we've met several times. Znamy się, bo jak nasz zawodnik powiedział, on pożyczył od nas szczoteczkę do mycia zębów, więc widocznie się znamy skądś. Ribbing you, bro. Tak sobie żartował. Anyway, just wanted to make sure you had the lay of the land. I mean, you're already booked tonight, but I've been on Raw for a while now. W sposób. I know how these things work. I wiem w miarę, jak można powiedzieć, jak takie rzeczy działają. Okay, fine. Thanks, but I need to. Good idea, since the kickoff show is starting. Za chwilkę tutaj. Oh, and I wanted to let you know that we won't be needing you for anything after the match. Why would I go back to the hotel? Of course you do. Well. No taki żart też właśnie, że można powiedzieć, że po walce możemy iść sobie do hotelu, bo nie będzie tutaj zbytnio potrzebni. The Miz, GM SmackDown, co on tutaj mam do powiedzenia? Na pewno, że ktoś od niego wygra. Raw chce ukraść, bo Roman jest ze SmackDown, więc jakby zawodnik SmackDown był mistrzem Universal, więc jakby dlatego o to mu chodzi tak naprawdę. Given me an opportunity właśnie, to put you daje, Riga nam daje po prostu szansę wygrać walkę i walczy naprawdę o pas potem. Don't be naive. No myślę, że nie jest to jakby, może powiedzieć, to, że jestem w walce kwalifikacyjnej, to w ogóle nie jest jakby, może powiedzieć, dyskredytowanie mnie czy coś takiego, to jest nawet dla mnie sukces, jakby patrzę na to, że mój zawodnik rok był, jest dopiero rok na main rosterze i naprawdę nic za dużo to nie osiągnął, więc myślę, że w ogóle Miz, no oczywiście próbuje, wiadomo, może powiedzieć, mnie, może powiedzieć po części skłócić z Regalem, czy coś w takim stylu, tak bym to po części nazwał. The American Nepo Baby Up? Nie wiem, co to jest American Nepo, nie wiem, dość dziwne. Aha, czyli jeśli pokonałem Dominika, to on potencjalnie mógłby nas wziąć na SmackDown. Wolę SmackDown Draw, szczerze, jakby jako brand, ale na razie nie jestem zainteresowany. Aha, po prostu, że KO nas pokona, jest pewne. No zobaczymy, czy jest taki pewny i czy tak będzie, że mnie Owens pokona. Powiedzmy, że nie ma szans, bądźmy dość pewni siebie. Man, that is a very generous offer and a wicked smart. What's that? It's just that I would rather have my fingernails pulled out with needle nose pliers than ever work for an entitled. Chciałbym, żeby moje, jak może powiedzieć, paznokcie były wyciągane. Needle nose pliers? Needle nose to są jakby. No może powiedzieć, needle to jest jakby. To się wkuwa jakby. Jak to było. Ja już zapomniałem. Czasami właśnie zapomnę po polsku. Needle to jest igła, tak, igła właśnie. Ale igła do nosa, piller, no to też są jakby pills, no to są jakby no tabletki na przykład. No nie, ale po prostu krótko mówiąc, wolałby coś bardzo bolesnego, bardziej niż niż pracować dla Demiza. No dobra, więc mamy Mizę, już tutaj też pogadaliśmy z Mizem, więc to chyba nie musimy nic, więc możemy pójść do naszego pierwszego meczu, więc pierwszy mecz kick-off. No jeśli przegramy, to w ogóle nie ma co myśleć o potencjalnym pasie, a jeśli wygramy, no to na pewno pokażemy niektórym, że już pierwszy krok zrobiony, ale właśnie, czy to damy radę zrobić? No nie wiem, pora na pierwszy mecz. Podoba mi się te właśnie takie scenki, czy to jest właśnie ta Undisputed? Unleashed, to jestem ciekawy, właśnie jakby nie mogłem, mam wrażenie, chyba, że coś pominąłem, że nie mogłem. Może po prostu pierwsza jaka rzecz jest, to musi być Undisputed, ta kariera, no jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało.
dość tutaj od razu można powiedzieć z grubej rury, można powiedzieć, taki start, no bo jednak czasami z NXT, czasami jakby ze sceny niezależnej się wchodzi, a tutaj od razu mamy walkę, gdzie to jesteśmy na kick-offie i jeśli awansujemy, to jesteśmy w turnieju o Pass Universal Championship, więc to jest naprawdę mocny start, to jest od razu bardzo mocny start tutaj. Jestem ciekawy, czy damy radę tutaj, można powiedzieć, sprostać oczekiwaniom, bo nie wiem, czy sprostać oczekiwaniom, w sumie, bo jesteśmy jakby może czarnym kołem tego turnieju, naprawdę, my nawet, czy Dominik Mysterio, bo jeszcze nie mogę powiedzieć, że ja jestem w turnieju, bo jeszcze nie wygrałem tą walkę kwalifikacyjną, ale liczę na to, że damy radę wygrać i że damy radę być w tym oczywiście pojedynku. Mam wrażenie, że zapomniałem o jednej rzeczy, za chwilę zobaczę, czy zapomniałem to zrobić, czy nie. Za chwilę zobaczę, na razie jeszcze nie zawodnik nasz zrobi wejście. To jest, mam wrażenie, że wejście Roderika Stronga chyba, bo to jest Undisputed Strong, chyba tak, taką wybrałem właśnie wejście, bo nawet właśnie Undisputed ogólnie era, dobre mam może powiedzieć z nimi skojarzenia, myślę, że jedna z najlepszych frakcji, która nie osiągnęła tego, można powiedzieć, co powinno się, tak by to nazwał. Undisputed Era dla mnie też zawsze będzie szokujące, że nigdy nie byli na moim rosterze na dłużej jakoś i nic nie osiągnęli tam takiego wielkiego. Teraz pana Dominika Mysterio. Nie widziałem właśnie, jak wygląda jakby model Dominika Mysterio w tym 2K. Bo tam naprawdę jeszcze do tej pory nic za dużo nie robiłem w tym 2K, tak szczerze. To jest Dominik Mysterio, który taki ma wejście. Wygląda, coś trzyma z przodu, ale nie trzyma nic z przodu, tylko tak z tyłu to wygląda. Ma tam swoją oczywiście tam taką chustę. Myślałem, że on troszkę inaczej będzie już nie grałem, że wyglądał, ale na pewno oczywiście wygląda lepiej niż rok temu. Rok temu jeszcze miał krótkie włosy naprawdę poprzednim właśnie modelu jego. No zobaczymy, czy Dirty Dom przeszkodziamy jakkolwiek. No, wydaje się, że powinniśmy poradzić sobie. Z drugiej strony jednak nie jesteśmy żadnym weteranem czy coś takiego. No nie wiem, jestem bardzo ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, jak pójdzie na ta pierwsza walka. Bo zakładam właśnie przez to, że co nam pisało tam przedtem, że są różne scenariusze. Zakładam, że jeśli przegramy na przykład, to możliwe, że nie będziemy mogli robić rematchu na przykład. Bo możliwe, że jakby jest scenariusz na to, jak przegramy. Tak zakładam, że tak może być. Chciałbym wygrać, ale nie mogę wykluczyć właśnie tego, bo jednak Dominik Mysterio jest to na pewno możliwe, że mnie pokonał. Tym bardziej się nie przed, nie wiem, że załóżmy, że ktoś z Judgment Day się pokaże. Finn Balor tam był, widziałem, że był w turnieju. Więc jeśli Dominik Mysterio wygra, to jakby wygrywali te swoje pojedynki, to możliwe, że prędzej później musieliby się ze sobą zmierzyć. No nic. Pora na walkę. Pora na naszą pierwszą walkę tutaj. Jestem bardzo ciekawy. Defeat Dominik Mysterio. Nie mamy nic większego, ale to jest jakby jako cel właśnie, więc może jednak musimy to zrobić. Może po prostu nie ma jakby innej opcji. Tak już mówię, moveset dosłownie jeden, co robiłem. Jak będę miał czas, czyli pewnie przed drugim odcinkiem zaktualizuję sobie ten moveset i troszkę więcej pododaję jakby sobie. Na razie mam właśnie tylko finisher i signature ustawione. Reszta tego movesetu to jest po prostu to, co mi jakby można powiedzieć gradała. Tak właśnie, tak jakby jest. Widziałem właśnie, jak tworzyłem zawodnika moveset, że tam można mieć 5 finisherów różnych. To jest dość szalone, bym powiedział. A w ogóle, jak to właśnie można było przed użyć? Bo jakby mam finisher, ale nie, niby tam pisało 5 finisherów różnych, ale nie mogłaby ich używać. No nic, nie, mniejsza o to. Mniejsza o to, ale czy ja w ogóle, a nie, to był Dominik Mysterio, to jestem ja, tak, to jestem ja. Nie, to też mogę, tylko, a dobra, nic, mniejsza o to. Przed chwilą oczywiście pokazałem też, ale jeśli ktoś oczywiście oglądał Universe Mode poprzednie, My Rise poprzednie, a myślę, że wiele osób, mam nadzieję, że wiele osób, które oglądało, też zostało i ogląda dalej tutaj, to wie dobrze oczywiście, jak w miarę wygląda moveset mój. I zobaczymy, czy tutaj damy radę właśnie użyć na przykład naszego finishera jednego czy drugiego, żeby wygrać potencjalnie. Back suplex poza ringiem. Jednak nie zapomniaj, bo właśnie to, ten napis z tyłu, może powiedzieć, na tutaj naszym attire, The King właśnie. Pomyślałem sobie, że chciałem sobie coś właśnie tutaj dać, jakiś napis. I pomyślałem sobie, że dam sobie, bo tam właśnie było jakby takie, może powiedzieć, już gotowe, zrobiłem właśnie to The King. I nawet pomyślałem sobie, że to może spoko wyglądać. I bałem się, że dałem to tylko na, jakby może powiedzieć, entrance attire, a nie na in-ring attire, ale nie, tutaj też mam to, dobrze. Kontrujemy tutaj. Będziemy mieli prawie signatury. Nie ustawiałem też, nie ukryłem, że ringside signatury. To też nie ustawiałem. Jestem ciekawy, jak dam radę zrobić signaturę moją, bo tutaj właśnie za chwilę zobaczymy to. Jest to, jak za chwilę zobaczymy może, co to dokładnie jest właśnie. Tylko czy ja muszę... na przykład coś takiego? Tak, i mamy Cody Cutter zrobiony. No, według mnie to jest mega... ogólnie miałem właśnie już przedtem Cody Cuttera, ale to jest według mnie taka mega animacja tego Cody Cuttera. Więc chciałem to właśnie zrobić. Mamy kick-out Dominika Mysterio, a więc pora na pierwszy z dwóch finisher, pora na switching music, czy super kick trafi prosto w twarz Dirty Doma tutaj i trafiamy. Mamy może zwycięstwo, kto wie. Musimy tylko tutaj wstać, przypiąć Dominika i może to mamy. Podobały mi się te scenki właśnie, jak przy przypięciu jakby często się zmieniałem i to nie jest koniec, a jednak
Myślałem, że go mam, ale jednak Dominik Mysterio walczy dalej. Ale jak na razie dominujemy. Może tylko w tym showcase miałem taką trudną walkę, może przez to, że walczę naprzeciwko Randy'ego Savage'a, a nie jednak Dominik Mysterio Randy Savage. To jest duża różnica oczywiście, może dlatego tak było ciężko. Myślę też, że może nawet już, nie wiem czy już na następny odcinek, ale na pewno kwestia czasu, kiedy przejdę na legendarny też poziom. Zawsze zaczynam od harda, a kończę na legendarny. Zawsze zaczynam właśnie hardem, bo chcę wiedzieć w miarę jak można powiedzieć mocny jest komputer w danym roku. I no wydaje się, że na razie ciężko mi powiedzieć, bo walczyłem też z Bobby Lashley w MyGM i też nie było trudno, więc wydaje mi się, że jednak właśnie na Legends to nawet w pierwszym tygodniu gry już będę bez problemu przechodził. Dominik Mysterio jest w narożniku i trafiam tutaj uderzeniem, jeszcze Dominik Mysterio tutaj dostaje dropkicka i to jest krew na twarzy Dirty Doma, tutaj shooting star tutaj. Za chwilę on będzie stunt i będzie perfekcyjnie, no może nie będę akurat miał od razu, ale jak on będzie stunt, to za chwilę też będę miał, naprawdę będę musiał legendarną, proszę nic nie kontruję, muszę legendarną na pewno wrzucić. On nie jest jeszcze stunt, ale teraz będzie stunt, shooting star, mamy 630, to będzie koniec dla ciebie Dominik. Pora na 630, wykonasz naszego zawodnika, piękna tutaj kamera, ale czy on nie ma czasem row breaku tam? Nie ma, dobra, mamy przypięcie, mamy jeden, mamy dwa. I mamy awans do tego turnieju naprawdę, tak? Teraz mogę powiedzieć to oficjalnie, bo to była taka walka kwalifikacyjna. A więc już niektórzy myślę, że mogą być zaskoczeni, nie wiem, jakby to wydaje mi się, że walka była, gdzie ciężko było wskazać, kto jest znacznym faworytem, ale no myślę, że tak powoli pokazujemy każdemu, że my naprawdę w tym turnieju możemy sporo namieszać i możemy pobić wielu faworytów, Kevin Owens jest przed nami, myślę, że właśnie patrząc, to jest Kevin Owens. To już powinienem na Kevina Owensa szczerze ustawić sobie większy poziom. No nie wiem właśnie. Na razie Dominik Mysterio, nie wiem czy właśnie przez to, że to jest Dominik Mysterio, czy przez to, że to jest hard, nie wiem, jakby po prostu nie było to trudne. Było to dość proste, nawet bardzo proste pokonać to akurat Dominika. Tak, będziemy walczyć właśnie z Kevinem Owensem. Tutaj The Miz może gwarantować, że zwycięzca, czyli nie ja oczywiście, będzie Masi Championem oczywiście na SmackDown. No zobaczymy, no ciekawe są reakcje jego, jeśli potencjalnie ten Kevin Owens będzie pobity, co wtedy będzie miał do powiedzenia, jak już jednego z jego zawodników, można powiedzieć, pozbawiłem szansy, żeby miał ten pas, żeby zostawił ten pas na SmackDown. Mamy kolejnego Rowca tutaj i mamy Kevina Owensa, naszego przyszłego rywala. Najpierw porozmawiamy tutaj z American Nightmare Codym Rowcem. Co na to mam do powiedzenia? Great match with Dominic out there. Regal made the right call opening that last slot up. Tutaj właśnie między innymi powiedział, że dobra walka z Dominikiem i że Regal zrobił dobrą właśnie, dobry jakby jego, można powiedzieć, dobry ruch z tym, że zostawił to miejsce takie wolne. No tak, jesteśmy naprzeciwko, właśnie nie jesteśmy w tej samej drabince, można powiedzieć, a więc najwcześniej kiedyś mogę spotkać z Codym, to finał. I coś czuję, że ten finał z Codym, jeśli oczywiście ja wygram wszystkie walki, to czuję, że na pewno Cody będzie po drugiej stronie w finale, więc potencjalnie finał z Codym to byłoby mega. You make it to the final, I'm aiming to beat you. No wiadomo, oczywiście Cody, że nieważne kto będzie w finale, będzie chciał oczywiście pobić. No myślę, że możemy okazać Cody'emu szacunek, ja go personalnie bardzo lubię. Jest na pewno jeden z moich ulubionych zawodników, plus też zasługuje na pewno na szacunek. Is that right? Hope you make it to the finals with some nice, short, easy. That's the spirit. Same to you. I'll see you in the main event. No to jest na pewno, mam nadzieję, że zobaczymy się w main eventie za kilka godzin, mam nadzieję. No i nasz przyszły rywal, Kevin Owens. Co mam tutaj do powiedzenia? KO! First round of the WWE. Seriously? Are you literally the most desperate zawodnikiem na Raw? I'm just saying. Okay, oh, I'm so excited to fight you. What the hell have you? No, szczerze, mogę się z nim zgodzić. Patrząc to, jak opisał moją karierę dotychczas Regal, to nie wiem, co ja tutaj robię w ogóle, ale jestem tutaj. It was a rhetorical question. What you've done is take the opportunity to showcase your craft on the biggest stage in the world and flush it right down the toilet. Dość mocno mnie podsumował, można powiedzieć. Powiedział, że jesteśmy już prawie 2 lata i większość publiczności nie zna naszego imienia. No nie wiem, jak ta kariera wyglądała. Nie jesteśmy nikogo projektem. No nie ukrywam, że można powiedzieć, mocno mnie dość pojechał. To Owens jeszcze powiedział, że jesteśmy nikim na koniec. No myślałem, że Kevin będzie troszkę bardziej milszy, jakby on tutaj, mam wrażenie, w tej grze jest jako bardziej face. I myślę, że ta walka, ogólnie początek tego turnieju, to jest coś, co bym chciał zrobić na następny odcinek. Myślę, że właśnie jedna walka to jest spoko, początek, dobry start. Na razie mi to jakby, ogólnie ta gra mi też się na razie podoba. Jakby niektóre takie małe smaczki, można tak powiedzieć. Ja lubię, jestem taką osobą, która lubi takie detale, jak na przykład takie detale, jak właśnie tutaj te zmiany kamery.
Na przykład to jest coś fajnego, co mi się podoba. No są tutaj takie małe detale, które mi się podobają i ogólnie na razie nie narzekałbym i na razie mi się dość podoba 2K. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. To dopiero rzeczywiście kilka godzin dosłownie nagrywam, właśnie kilka godzin dopiero gram, więc na razie spoko, ale jeszcze nie, za wcześnie, żeby oczywiście to oceniać. No i tak, jak już mówiłem, to będzie koniec teraz w tym momencie. Mam nadzieję, że się ten pierwszy odcinek podobał. Myślę, że historia będzie ciekawa, jeśli oczywiście ktoś jest nowy, to czy to w poprzednich filmach, czy to teraz właśnie jak pierwszy raz natrafił na kanał. Jeśli oczywiście ktoś chce, nie zmuszam, może zostawić oczywiście łapkę w górę, czy subskrypcję na kanale, bo myślę, że będę, staram się na pewno robić jak najlepsze filmy z zabiegli 2K i na pewno te filmy 2K będą cały rok, tak naprawdę, cały rok, od można powiedzieć marca do marca, tak można nazwać to. I będzie wiele ciekawych serii. Kto wie, czy to będzie właśnie jedyny My Rise. Możliwe, że to nie będzie jedyny My Rise, który będę prowadził. Zobaczymy właśnie, jak to będzie wyglądało. A teraz, tak już mówiłem, będę kończył. Więc jeszcze raz dzięki wam wszystkim za oglądanie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!